liczba logarytm przy podstawie 3729 przez logarytm przy podstawie 636 jest równa. Proponuję tutaj osobno policzyć logarytm znajdujący się u góry i logarytm znajdujący się na dole też osobno. Czyli jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Może zacznijmy od łatwiejszego, czyli od tego logarytmu, który jest na dole. Mamy logarytm o podstawie lub przy podstawie 6 z 36. Niech to będzie dla nas x. Tego nie znamy. Jak to policzyć? Korzystamy z definicji logarytmu. 6 do potęgi x daje nam 36. Piszemy 6 do potęgi x daje nam 36. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 6, żeby dostać 36? Oczywiście do drugiej potęgi, bo 6 do drugiej to jest 36, czyli nasz x to jest 2. Nasz x to jest 2. Czyli na dole, to wyrażenie na dole ma wartość 2. Tak samo z wyrażeniem u góry. Logarytm o podstawie 3 z 729, niech to będzie jakaś liczba z. No i teraz 3 do potęgi z musi dać 729. 3 do potęgi z daje nam 729. No i teraz do której potęgi trzeba podnieść 3, żeby otrzymać 729? To takie szybkie ćwiczenie. 3 do pierwszej to jest 3. 3 do drugiej to jest 9, 3 do trzeciej to jest 27, 3 do czwartej to jest 81, 3 do piątej to jest 243 i 3 do szóstej to jest poszukiwane przez nas 729, czyli 3 do szóstej daje nam 729, czyli z to jest 6. Nasze z to 6, czyli u góry mamy 6. Zatem całe wyrażenie to jest 6 przez 2, czyli 3, odpowiedź B. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.